LPS TV. A dzisiaj, tak jak wam obiecałam, będziemy oglądać dwa hejterskie filmiki. Od razu też mówię, że film nie ma na celu nikogo obrazić, a zwłaszcza przedstawionych w nim osób, które i tak mnie obrażają, ale dobra, nieważne. Ja to robię w celach humorystycznych i chcę, żebyście się śmiali, dlatego nie bierzcie tego na poważnie i nie hejtujcie tych biednych dziewczynek. Tak jak wam obiecałam, dziś będą dwa filmiki hejterskie. Zaczniemy od filmiku Nienawidzę Zafiry LPS TV. Ona kupuje suby. Także zapraszam do oglądania. Ja tylko tak szybko. Ładna ściana. Chciałam powiedzieć, żebyście nie oglądali Zafiry LPS TV. Tak, tak, nie oglądajcie Zafiry LPS TV, ponieważ moje filmiki są dziwne. Nie wiem, jak to mam śmiesznie. No weźcie, nie piszcie mi teraz, ja tutaj nagrywam filmik, a wy mi tutaj piszczecie, że trawa się pali. W sumie to jest ważniejsze od moich filmików, ale nieważne. Sorry za dźwięki w tle, okej? Bo jestem... No mam otwarte okno i trudno. Nikogo to nie interesuje. W każdym razie przejdźmy dalej do filmiku, bo w sumie i tak nie umiem tego śmiesznie skomentować teraz. Tak, ta, która ma prawie 10 tysięcy subskrypcji. 10 tysięcy subskrypcji! Jak ona to powiedziała? Ona tak śmiesznie powiedziała. Tak, ta, która ma prawie 10 tysięcy subskrypcji. Też to tak mówię tutaj. 10 tysięcy subskrypcji. 10 tysięcy subskrypcji. Nie, nie umiem tak powtórzyć. Naprawdę, Zafira LPS TV, która się uważa za taką... O Boże, zaraz będę taka sama jak Elaine. Aha, XD, okej. Wiesz co, bo ja chciałabym być pierwszą Zafirą LPS TV, a nie Elaine. Aha, XD, dobra, nie, nieważne. Uważasz się za taką... Och, jestem piękna. No ja tak na pewno cię nie zachowuję. Naprawdę tak robię figurką? Wiecie, no. A, jestem piękna. No, jestem piękna. O Jezu, jaka ja piękna jestem. Oh my god. Co mi się stało z okularami XD? O, będzie fajna miniaturka. No, ale tak na poważnie to się tak nie zachowuje dla ciekawych. No wiecie, nie uważam się za jakąś piękną. O, jaka ja piękna jest! Oh my god! Fira, to nie było śmieszne. Uważam się taką... O, sexy damę. Ona powiedziała! Uważam się taką... O, sexy damę. Uważam się taką... O, sexy damę. Nie mogę, ja nie wiem, dlaczego? Dlaczego ja to oglądam? Powiedzcie mi. To sexy damę. Rozwaliła mnie ta dziewczynka. Także jak widzicie, zachowuje się jak sexy dama. Aha, XD. Błagam, ludzie, powiedzcie, że to jakiś troll robiony dla Beki. No bo kto normalny przy zdrowych zmysłach takie głupoty by gadał? No chyba, że Zafira, która zaraz będzie miała 10 tysięcy widzów. Kana, ale dobrze, ty ja wiesz, przestań spać tą trawę, czy co tam bierzesz, bo naprawdę, to coś nie wygląda. Ty ja tak czerpię figurką? No w sumie tak, ale to było tak, wiecie, spam klej. No nie, naprawdę ci mówię, weź zainwestuj w jakiegoś dobrego dealera, zbezpiec tą trawką, bo potem źle się zachowujesz i w ogóle. I kurde, o Boże, Jezu, zaraz 10 tysięcy, Ona nadużywa słowa kurde, jak ja w shoppingu urodziwy. Kurde, kurde, kurde! O Jezu! O Boże, kurde! O Boże, kurde, kurde, kurde! Kurde! Przynajmniej nie przeklinasz, nie? Ten odcinek w ogóle nie jest śmieszny. RIP. Miała 10 tysięcy, to się bardzo, bardzo cieszyła. No ale kurde, ty to kurde tylko... O, dziękuję wam bardzo serdecznie za 10 tysięcy widzów, za 10 tysięcy subskrypcji, z tego powodu zrobię sobie special. Nie! Co? Powtórz to jedno, ja nic z tego nie zrozumiałam. O, dziękuję wam bardzo serdecznie za 10 tysięcy widzów, za 10 tysięcy subskrypcji, z tego powodu zrobię sobie special. Nie! Aha,
XD. Chyba jest logiczne, że wolę zrobić normalny filmik, a nie drzeć się do kamery. A potem ludzie mi piszą: Zafira, nie drzej mordy do tej kamery! Drzesz tą mordę, jakby cię coś tam robili, co nie? I to jest śmieszne. Nie, to nie jest śmieszne. Z tego powodu sobie zrobisz obsession? Ale nie! Powiem wam szczerze, jak ten filmik pierwszy raz zobaczyłam, to tak się śmiałam. To jest zawsze śmieszne. Ty musisz... Masz sexy paznokcie. Kurde, muszę sobie robić wielce z tego opisy. To ja muszę robić wielce z tego opisy? Mogę, ja nie mogę, może ten film jest tak śmieszny. Bo ona musi sobie robić z tego wielce opisy. Ona wielce opisy sobie musi robić. Tak, zawaliło mi się tło z wrażenia. O, jaki ładny koszyk! To mi się wyświetla w proponowanych przy tym filmiku. No i nie, subskrybujcie jej, bo ona kupuje sobie subskrypcję. Tak, przyznaję się. Kupuje sobie subskrypcję, o nie! Bo wiecie, jest taki sposób... A dobra, nawet go przedstawię wam, niech wszyscy sobie kupują subskrypcję, bo ja kupuję sobie suby. Ponieważ nie mam na co wydawać swoich kieszonkowych, co nie? No wiecie, kamera tam, nie wiem, edytor, coś tam. Nie, to mnie nie interesuje, wolę sobie kupić subskrypcję. No i teraz właśnie na tym filmiku pokażę wam, jak to zrobić. Pierwszą rzecz, jaką robimy, to odpalamy notatnik. No i jest taka tajna opcja w notatniku, że można sobie doładować konto. Na przykład pieniędzy, subskrypcji. No i wiecie, co robicie? Wchodzicie sobie na ten notatnik, wpisujecie sobie, tak jak ja wpisuję, wiecie, pieniążki itp., przelewacie sobie na konto, no i ten notatnik wam regeneruje po wpisaniu takiego kodu. No i ogólnie to dzięki temu możemy mieć subskrypcje płatne. No i na przykład 200 dzienne. A tak na poważnie? Naprawdę? Serio? Dlaczego? Oczywiście, tak mówiłam, nie mam na co wydać pieniędzy swoich kieszonkowych, nie mam własnych ciekawych potrzeb, tylko mam taką potrzebę, żeby kupować subskrypcje. I tak, Elaine LPS kupuje subskrypcje, Denutka, wszyscy kupują subskrypcje. Pamiętajcie o tym, każdy youtuber kupuje subskrypcje, no i dlatego ma tak mało lajków, co nie? Bo kupuje subskrypcję. Ale no przecież to jest wiadomo, że ona kupuje sobie subskrypcję, co nie? Aha. Kurde, jaka normalna dziewczyna, która ma 12 lat, zdobyłaby w ciągu ponad troszeczkę więcej niż roku, kurde, zdobyłaby sobie ponad 10 tysięcy widzów? A po drugie, ja nie jestem normalną 12-latką. Ja jestem antynormalna. Może ponad jeszcze 20 tysięcy, to przecież wiadomo, że ona kupuje sobie subskrypcję. Można jej nie subskrybować. Ona jest taka głupia. I to jest tylko na pewno bardzo dużo osób, nie tylko ja, tak sądzi, bo to jest naprawdę prawda. To jest naprawdę prawda. Aha. I ona jest taka głupia i w ogóle ona jest taka zburzy. Nawet ona... No dobra, nie musisz się powtarzać po raz piąty, że jestem głupia, no wszyscy już o tym wiedzą, okej? Kurde, co to w ogóle za nazwa? Właśnie nie wiem, co to za nazwa. Hej, to dlaczego masz ją w mojej nazwie? Znaczy, w sensie, moją nazwę masz w swojej nazwie, co nie? Zafira LPS tam nienawidzę, czy coś takiego? To wiesz, musisz zmienić na przykład, nie wiem, na... Dla mnie ona jest tuberka, nie wiem. Ale to jest niemożliwe, ona jest nienormalna. Nie musicie jej subować, bo naprawdę... Kurde, co za... Kurde! Strzepię tą kamerą. Ale to jest w celach humorystycznych, nie pamiętajcie. Normalny człowiek, kurde, na przykład 2 dni zdobył już ponad 300 subskrypcji. To jest niemożliwe jeszcze na LPStubie. No bo ja nie jestem człowiekiem. Ja jestem, naprawdę, ja jestem Illuminati, tak. Ja jestem Illuminati, która sobie kupuje suby. No i nie jestem człowiekiem. Przepraszam was, ja jestem botem. Kurde, w ponad 2 dni, no trochę więcej niż 2 dni, zdobyć już ponad 300 albo ponad 400 subskrypcji, no to jest takie naprawdę, takie możliwe, że o Boże. Aha, to było dziwne. No to jest możliwe, no chyba to jest racjonalne myślenie. Przecież ja nie jestem jedyną LPStuberką czy coś tam, co nie? No wiecie, to jest tak jakby powiedzieć, że ktoś coś je, a potem powiedzieć, że jedzenie jest niemożliwe. Przecież to nie ma sensu. Co się dzieje? Dobra,
Szacujemy w komentarzach, ile ta dziewczyna ma lat. Ja szacuję, że ona ma 10, 11. No chyba góra, nie więcej, bo... Znaczy, coś dziwnie się zachowuje. W sumie ja też się nienormalnie zachowuję. Ach, no tak, niestety. Lepiej usuń ten kanał, bo nie wiem, po co nagrywasz i się tyle starasz, jak nawet nie masz prawdziwych widzów, tylko kupujesz sobie te subskrypcje, bo to nawet widać. Wiesz, oczywiście, że nie mam prawdziwych widzów, a wiecie, te 1000 łapek to one się tak zbiera, w sensie, wiecie, ja kupuję łapki w górę, kupuję wyświetlenia, kupuję wszystko, co nie? I kupuję ludzi, żeby mi komentarze pisać. I kto by się w ogóle nie skapł, głupku? A głupku, wyzywasz swoich biednych widzów i dziwisz się, że nie masz 10 tysięcy subskrypcji, no tak opisy piszę. Bo ta osoba napisała w opisie tak. Tak, to wszystko prawda. Joko normalna dziewczyna ma co dwa dni ponad 200 suby. A niby dlaczego ja nie mam? Ja mówiłam, że to wina Putina. Więc może od razu usunąć wszystkie swoje filmy, bo jesteś naprawdę idiotką. Ależ oczywiście, że usunę kanał, to jest więcej niż pewnie. Bo wiesz, nie mam co robić, tylko słuchać jakiejś dziewczynki, która trzęsie Pet Shopem tak. A coś mi się wydaje, że ten film nie będzie śmieszny. Naprawdę. To takie smutne. To tyle. Pa! Mój kanał nazywa się Nienawidzi Zafira LPS. Kto też jej nienawidzi, zostawia lajka. Pa! Ta owca jest straszna. Nie lubię podróbek LPS. Tu widzę, że nawet jest tu jeden komentarz, więc sobie go przeczytałam. Czytamy. Hehehe. Kurwa. Co za dziecko, smutna mina, ale żal ci dupa ściska, bo Zafira więcej osiągnęła niż ty przez swoje całe życie. Ha, 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 kropki. Miło, że mnie bronicie, ale jednak piszcie bardziej kulturalne komentarze. Zresztą szkoda tracić czasu, nie wiem w ogóle po co ja to nagrywam. Aha, sobie dla was. Teraz przejdziemy do ostatniego filmiku, który szybko skomentuję, bo mam mało pamięci. Jej, cieszmy. Hejka! I jak widzicie tutaj oczywiście mamy dwie już hejterki, nie jedną, więc zrobię taki chóretki hejka! Ja też chcę taki zrobić chóretki, taki 3, 4. Jeszcze raz. I to, czekajcie, myślę nad słowem. Bo to będzie hejka, nie? 3, 4. Hejka! To już drugi odcinek na naszym kanale. Tym razem będzie to hejter Zafiry vs fan Zafiry. Tak, mam nadzieję, że filmik wam się spodoba, więc zapraszam do oglądania. Jak się spodoba, możecie zostawić oczywiście łapeczkę w górę. Na razie wszyscy zostawili łapeczki w dół. 4 łapki w górę i tylko 78 w dół. Taka fajnie, nie? Cieszmy się. Oraz gorącego suba, dziękujemy za 3 suby. Możecie zostawić gorącego suba, oh yeah! Bombowe te filmiki, pochwalę się koleżankom. Czy tylko ja, jak mam fana, czy oglądam jakiś ciekawy film, to się nie chwalę koleżankom? Ha, beznadziejne te filmiki tej Zafiry! Jezu, jaka ona jest tempa! Muszę to powiedzieć koleżankom! Zostanę głos i gzb! Zafira LPS TV jest taka świetna! Powiem koleżankom, aby ją subskrybowały! No co ty masz z tymi koleżankami? Ta Zafira jest taka beznadziejna i nudna. Muszę powiedzieć koleżankom, żeby jej dawały same łapki w dół i nie subowały. Jestem taka beznadziejna i nudna. O nie, to takie smutne. Ja wiem, że ten film jest w celach humorystycznych. O wiem, przeczytajmy sobie opis. Zakochaniem XDDD kropeczki. Kochana Zafiro, jeśli już masz hejtować, to kanału Crunch i LPS to nie oglądam. Usłyszałyśmy te plotki, to sprawdziłyśmy je. Tylko pytanie, jakie plotki? Oczywiście z tego pierwszego filmiku. Mamy nadzieję, że pogodziłaś się z losem. Filmik nie jest po to, żeby cię obrażać. Pozdrawiamy. Oczywiście mój filmik również nie był po to, żeby żadne z tych dziewczyn nie obrażać, w sensie obrażać, co nie? Także po prostu chciałam, żebyście wpadli w dobry humor, bo wam w sumie obiecałam. No i ja się z wami żegnam. Linki do filmików macie w opisie, żeby nie było. Więc ja się z wami żegnam, siemano! Woo!